Nazywam się Anna Kicinski, mam 7 lat i chodzę do drugiej klasy polskiej szkoły imienia Henryka Sienkiewicza na Brooklynie. Opowiem nam historię o moich pradziadków ze strony taty. Pradziadek Janek urodził się w Polsce. Jak ma 18 lat, to razem z rodzicami przypłynął statkiem do Ameryki na Ellis Island, a później zamieszkali w Bayonne w New Jersey. Pewnego razu babcia spacerując po mieście, stanęła przed sklepem ze sukienkami. Bardzo podobała jej się sukienka z wystawy, ale nie mogła jej sobie kupić, bo nie miała mało tyle pieniędzy. Właśnie przychodził mój dziadek. Spojrzał na taką smutną dziewczynę. Babcia tak mu się spodobało, że postanowił kupić jej wymarzoną sukienkę. Dziadek Janek i babcia Włodzia zaczęli się spotykać. Po jakimś czasie wzięli ślub i mieli tu synów. Jeden z nich to mój dziadek Józef. Po kilku latach razem z rodzicami i dziećmi postanowili wrócić do Polski. Zamieszkali koło Kucka. Jeszcze mieli 3 córki i syna. Najmłodszy i syn, wujek Janek, ma teraz 91 lat i mieszka w Łodzi. W tym roku, gdy byliśmy na wakacje w Polsce, odwiedziliśmy go, a on opowiedział nam tę historię.